Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa w 15 KHT. Patrzę, czy mikrofon jest przypięty, nie zapomniałem. Proszę Państwa, najpierw dwie uwagi techniczne. Ja wiem, że tu mam takie warunki, jakie mam, więc wyglądam trochę jak zagubiony potwór Frankensteina. W rzeczywistości też wyglądam jak zagubiony potwór Frankensteina. Poprawię i jakoś to będzie. Muszę tylko, ważniejsze jest dla mnie w tej chwili studio i kamera, niż tutaj te warunki. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Ja wiem, że jest lustrzane odbicie z przedniej kamery Samsunga. Niestety przejrzałem całą sieć i nie znalazłem rozwiązania. Okazuje się, że tam jest jakieś tam tutaj dość skomplikowane te opisy są, ale już nie będę te was zanudzał. No niestety tak musi być. Nie będę nic pokazywał, co jest napisane. Dobra? Okej. I jeszcze muszę się poskarżyć. Chcą mnie ubrać w garnitur. Proszę Państwa, mnie w garnitur? Odkąd zdjąłem mundur, powiedziałem dosyć, ja jestem normalny, autentyczny. Garnitur jest dobry dla jakiegoś, kurcze, nie wiem dla kogo, na pogrzeb albo dla polityka. Na pierwszy się nie wybieram, a na drugi jestem za inteligentny, co stwierdzam ze wrodzoną mi skromnością. Dobra, zaczynamy, proszę Państwa. Zacznę od rzeczy najświeższej i najnowszej, czyli od zaproszenia przez prezydenta Dudę pana Tuska, byłych prezydentów, byłych premierów i tak dalej. Proszę Państwa, ja wiem, że wielu z Państwa czuje się rozczarowanych. Wielu z Państwa tutaj wylewa hejt na to wszystko, a jako dziwo będę bronił tutaj prezydenta, bo proszę sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby nie zaprosił? Co by się działo w mainstreamie? Tak, mainstream trochę głupio, na siłę usiłuje, tak jak to oglądałem w TVN24, czy nawet w Polsacie, czy w innych, usiłuje robić na siłę ideologię do faktów. Tak, zaprosił, bo żeby coś ukryć, żeby tamto. Jedni mówią, przywalił PiS-owi, drudzy mówią, nie przywalił, że to jakaś gra i tak dalej. Nie wiem, proszę Państwa, co to jest. Po prostu prezydent, jako prezydent wszystkich Polaków, zrobił to, co zrobił i poprzedni. Po prostu ich pozapraszał. Może to oczywiście jest coś znaczyć, może nie znaczyć. To jest jedna z wielu interpretacji, proszę Państwa. I przepraszam, ktoś mi coś napisał? Dobra. Mogę się mylić, mogę się nie mylić, ale tak to jest. Ja bym się z tym hejtem powstrzymał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, proszę Państwa. Oczywiście, że z jednej strony tylko to jest może niekorzystne, ponieważ pan Tusk potraktuje to wszystko jako kampanię propagandową. No, trudno. Takie życie, ale jeszcze raz powtórzę, proszę się postawić w roli prezydenta i co by było, co by się działo, gdyby on ich nie zaprosił. Co by wtedy wyprawiały wszystkie mainstreamowe gazety i media mówiące po polsku, prawda? No właśnie. Także ja bym z tym hejtem się powstrzymał, to należy poczekać na rezultaty. Oczywiście, jeszcze raz powtórzę, może tam jest jakieś coś się kryje, może to jakaś przejaw wewnętrznej wojny, ale poczekajmy, nie bądźmy tacy nerwowi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zadano mi pytanie na temat wczorajszego programu pani Jaworowicz, którego oczywiście nie widziałem, i na temat tutaj, to był temat dotyczący, że dzieci muszą, że rodzice muszą płacić za godziny widzenia z dzieckiem. Proszę Państwa, ja z wielu powodów, również osobistych, nie chcę się wypowiadać na ten temat. Dlaczego, to w swoim czasie się Państwo dowiecie. Natomiast albo się i nie dowiecie, to są sprawy prywatne. Natomiast cały czas twierdzę, że polskie prawo jest prawem antydziecięcym. Jeżeli chodzi o program pani Jaworowicz, to ja byłem w nim dwa razy, no i postanowiłem pójść na wewnętrzną emigrację, że tak powiem. Tym bardziej, że nie sądzę, żeby ten program cokolwiek był w stanie załatwić. Tam się zresztą dowiedziałem ku przerażeniu i byłem zaskoczony akceptacją wszystkich obecnych w programie prawników, że dziecko może być przedmiotem zabezpieczenia, co dla mnie jest bardzo, że tak powiem, dziwne. Dziwne, jak człowiek może być przedmiotem zabezpieczenia. Okazuje się, że może być. Ten temat zresztą wymaga głębszych badań i specjalnej audycji, którą prawdopodobnie zrobię, ale to w swoim czasie, także zakończmy. No i wróćmy teraz do rzeczy.
którą rano zapowiedziałem, czyli do Kukiz 15. Ja opublikowałem dwa lata temu, właściwie chyba już ponad dwa lata, list do Pawła Kukiza jeszcze przed wyborami. Oczywiście on go nie przeczytał. Natomiast chciałem powiedzieć jedną rzecz. Chciałem zrobić wywiad z jednym z posłów tego ugrupowania, no i dowiedziałem się, że jestem na liście osób, z którymi się nie rozmawia. Nie tylko zresztą u nich. Bardzo się ucieszyłem, ponieważ jeśli jestem na liście osób, z którą się nie rozmawia, to znaczy, że jakiś głos mój jest odbierany i zdaje się, że mogę mieć trochę racji. Z drugiej zaś strony zaskakujące jest to dla mnie, bo na przykład na tej liście osób, z którymi się nie rozmawia, nie ma tego, przeciwko czemu ten ruch cały czas protestuje, czyli teraz ten ruch partyjny, jak ja to mówię, protestuje, czyli na przykład tak zwanych mediów mainstreamowych. Nie, oczywiście ja się nie chcę porównywać z mediami mainstreamowymi, tym bardziej, że ja nie mam żadnych szans na zagrożenie im nawet, ale tak prawdę mówiąc jest to dość ciekawe, że wolimy iść do redaktora M niż do pana Piotra W. I zawsze się znajdzie oczywiście tłumaczenie. Dlaczego? Notabene po tej awanturze, która się przetoczyła przez media właśnie mainstreamowe dotycząca mojej osoby jakieś 3 tygodnie temu, jeden z posłów po K15 powiedział, że no od początku było wiadomo, że zostałem podstawiony. Teraz się wszystko wyjaśniło, dlaczego ich atakowałem. Bardzo mnie to też ucieszyło, ponieważ tak może myśleć tylko osoba, która jest chora na paranoję i wszędzie widzi osoby podstawione i szpiegów. To są 3 kategorie osób. Jedna to są ci, którzy mają paranoję. Druga kategoria to są osoby, które kiedyś były zwerbowane bądź są nadal zwerbowane, a trzecia to są takie, które są przygotowywane do zwerbowania po prostu. Jeżeli już rozmawiamy operacyjnie, proszę bardzo, niech tak będzie. Nie interesuje mnie to. Natomiast też jeszcze usłyszałem, że być może sytuacja się w przyszłości zmieni. Nie zmieni się, bo ja nadal mam mówić to, co nikt mi nie będzie narzucał, co ja mam mówić i komu mam wchodzić w 4 litery, komu nie. Nawet jeżeli się zmieni, to ja nie chcę posłów u siebie. Proste. Żadnego. Żeby nie wiem, jak się napraszał. Nie będzie się napraszał, ale go nie chcę. Po prostu. Wróćmy teraz do ruchu Kukiz 15. Tu będziecie zdziwieni, bo ja będę bronił Pawła Kukiza. Będę teraz bronił Pawła Kukiza, dlatego że to stało się wszystko to, co napisałem w liście 2 lata temu. Że niestety Malinowscy wygrali z Kowalskim. W wielu swoich programach, w rozmowach na przykład z jednym z posłów, jeżeli jeszcze, jak się jeszcze mnie nie wstydził, to mówiłem, że jeżeli wzbudza się jakieś nadzieje, jakieś poczucie obywatelskie w ludziach zwykłych, o różnych, pokręconych, czasami połamanych, pokręconych życiorysach, wcale nie pięknych, ale normalnych, zwykłych, ludzkich, to nie można potem ich odsuwać, prawda? Nie można ich potem odsuwać na bok. Mówiąc obrazowo, nie można apelować do ludzi ubranych w dżinsy, w skóry, w glanach, bądź ludzi ubranych w jakieś tam waciaki i odsuwać ich kosztem tych, którzy włożyli garniturki i weszli sobie do Sejmu. Mówiłem również jedną rzecz, że gdyby Kukiz 15, i to od początku mówiłem, nie parł na Sejm, ponieważ można było przewidzieć, że nie będzie miał większości, nie będzie nawet języczkiem uwagi w tym układzie, który był, gdyby nie parł do Sejmu, a skoncentrował się na wyborach samorządowych i rozpoczął ruch oddolny, prawdziwy ruch oddolny od reformy samorządów i przejęcia i wyrwania samorządów z układów partyjnych, teraz nie byłoby żadnego problemu. Niestety, wszystkim chciało się mieć immunitety, ławy poselskie i być nazwanym posłem. W tej chwili odchodzą i ja ich bardzo źle robią, że odchodzą. Bardzo źle robią, dlatego że nie opuszcza się w tym momencie załogi. Trzeba być wiernym. Ja ich rozumiem. Ja nie rozumiem po prostu tego. Jeśli zresztą wchodząc do ruchu dobrze wiedzieli, że tam nie ma ideologii. Że ideologia jest taka dość tam dziwna. Przepraszam. No, cienie pod oczami będą, sorry. Że ta ideologia jest... Właściwie to jest ona żadna. Ideologia jest jedna. Walka z systemem od wewnątrz. Walka z partiokracją. Ładnie to brzmi. Tylko że walczyć z partiokracją można na zewnątrz partiokracji, a jeżeli wchodzi się pomiędzy partie, to trzeba być partią. Trzeba być partią i o wiele uczciwszy byłby każdy ruch, który
mówi, że jest partią, że jest po prostu partią, bo to, co się stało z Kukiz 15, jest po prostu upartyjnieniem. Posłowie już szukają lądowania, bo orientują się, że po 2 latach działalności nic właściwie nie osiągnęli i nic nie osiągną i może to być ich pierwsza i ostatnia kadencja w parlamencie, a chcą zaistnieć, więc przytulają się do silniejszych. Przytulają się do autorytetów, które wyrosły na partii i które partie tworzą. Bo przykład WiS-u, który jest nowoczesną partią, który również popieram, ale jest to partia, a nie ruch. Jest to partia polityczna, w naszym układzie działająca. Już wielokrotnie mówiłem, że zmiana u nas systemu wiąże się ze zmianą systemu funkcjonowania partii w ogóle i kształtu partii jakościowym, nie ilościowym. A to się wiąże również ze zmianami w ustawach wyborczych, konstytucji, w różnych rzeczach, nie będę o tym mówił. I dlatego będę bronił pana Pawła Kukiza, ponieważ on naciął się na tym wszystkim najbardziej. On najprawdopodobniej na samym początku, i tak mi się wydaje, że dotąd wierzył w to, co mówił i wierzy w to, co mówi. Tam ma prawdopodobnie wielu uczciwych posłów, również tego, który mi odmówił do mnie przyjścia, przynajmniej uczciwie powiedział, no mógłby szybciej odebrać telefon, a nie udawać, że mnie nie zna. No ale to nieważne, to różne są zachowania, to już jest polityka i par sześć. Natomiast chodzi o to wyłącznie, żeby po prostu stworzyć jakąś spójność, pokazać. Przypuszczam, że jak gdyby po tym wszystkim, co się działo, co było w kampanii wyborczej, Paweł Kukiz jednak zamienił się w partię polityczną, osiągnąłby o wiele więcej. Mógłby to wyjaśnić, mógłby to powiedzieć. To było takie romantyczne rzucenie się przynajmniej z jego strony na Sejm i chyba nie zrozumiał, że ma tak cynicznych, zimnych, zaprawionych w bojach graczy również u siebie, którzy go w pewnym momencie opuszczą. Jeszcze powiem tak troszeczkę weselej po prostu, że ja zresztą mam zawsze duże wątpliwości do każdego ruchu politycznego opartego na nazwisku. No, prawda, no, mieliśmy 2 takie nazwiska w nazwie, prawda, więc te nazwy powinny być inne. Ale naprawdę żal mi, bo to, co zrobił Kukiz 15 i to, co zrobił Paweł Kukiz, nie osiągnął nikt. Tak prawdę mówiąc dotąd. On po prostu obudził w ludziach. Ja rozmawiałem z wieloma i wybierałem rzeczywiście ludzi, którzy nagle zrozumieli, że są także obywatelami, a przedtem czuli się czymś gorszym obywatelem, bo nie mieli pieniędzy, nie mieli układów, nie mieli wykształcenia, nie znali języków i Paweł Kukiz w nich to obudził. Szkoda tylko, że tego nie przytrzymał i to jest właśnie dla mnie największa tragedia tego ruchu, bo uważam, że bez ruchu Kukiz 15 będzie bardzo smutno i wtedy i system umocni się. Potrzebne jest coś takiego. Odejście tych posłów pod jakimkolwiek względem, czy tego posła ostatniego po prostu, którego w tej chwili fetują przeciwnicy Kukiza, notabene byli Kukizowcy, którzy... Ja nigdy nie byłem w ruchu Kukiza, nigdy na niego nie głosowałem i od razu zapowiedziałem w tym liście, że nie będę głosował. Ja go tylko obserwowałem. I głosowałem na PiS i uznałem PiS za tą partię, która powinna rządzić. Natomiast doceniałem rolę i chęć i zamierzenia Kukiz 15. Niestety byłem również świadkiem, o którym nie mówiłem, w jaki sposób od samego początku Kukiz 15 i Paweł Kukiz jest manipulowany. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, ponieważ tutaj dochodziły do mnie różne informacje na ten temat. Być może on tego tak nie odbierał i nie odbiera, więc trudno. To jest jego sprawa. Przypuszczam, że on sam nie wie, czy być trybunem ludowym, czy być liderem partyjnym. I to jest właśnie ten problem. Stanął w rozkroku pomiędzy tym a tym. Nie można być niestety trochę w ciąży. Nie można być trochę trybunem ludowym i trochę liderem partyjnym. To przychodzi, jeżeli tworzy się ruch apartyjny, ruch oddolny, ruch bez żadnej partyjnej ideologii, to trzeba być wtedy tylko i wyłącznie trybunem ludowym z pełnymi konsekwencjami, bez immunitetu i bez tytułu posła. Jeśli tworzy się ruch partyjny, to proszę bardzo, wtedy jesteśmy przywódcą partii politycznej i wszystko zależy od naszego programu. Wszystko jest jasne, a tak nikt nic nie wiedział. Nikt nie wiedział, co jest grane i co się stało. Ja w tym swoim liście
Właśnie zapytałem, właśnie jeżeli chodzi o to całe towarzystwo, w jaki sposób zabezpieczy się pan przed przemianą w takie właśnie towarzystwo właśnie. Niestety Kowalski przegrał. Kowalski w tym ruchu przegrał. Oczywiście posłowie, którzy odeszli, mają usta pełnych frazesów. Oni twierdzą, że rozmijają się z ideologią. Tylko z jaką ideologią, skoro tej ideologii na początku nie było? Gdyby to była ideologia pod tytułem Polska i wszystko, co z tym związane, byłby to ruch narodowy. Tylko i wyłącznie. Tymczasem jest to połączenie liberalizmu, połączenie, często odczuwam, połączenie rzeczywiście ideologii narodowej zrób ta, co chce ta. Nigdy z takiego miszmaszu nie wyjdzie nic dobrego. A szkoda, bo ja się absolutnie zgadzam w wielu punktach z Pawłem Kukizem, mimo że tego nigdy nie powiedziałem i nigdy tego nie oświadczam głośno. Chociaż parę razy tutaj się zgadzałem i zgadzam się z jego walką o dostęp do broni, zgadzam się z jego walką o marihuanę, z wieloma innymi inicjatywami, na które nie ma żadnych szans. Na które naprawdę nie ma żadnych szans i nie będzie żadnych szans, dlatego że to było wiadomo od początku. Bo jeśli wchodzi się do Sejmu jako iluś tam posłów, wiedząc, że się zostanie zgniecionym przez dwie większości, to nie można oczekiwać, że jakakolwiek inicjatywa ustawodawcza zostanie uchwalona, prawda? Gdyby, jeszcze raz powtórzę, gdyby ruch Kukiz 15, który ma jeszcze szansę, ograniczył się właśnie do rewolucji oddolnej, do podstawowej rewolucji oddolnej, przepraszam, że to mówię, ale tak to wygląda, rewolucji oddolnej. Ponieważ cały czas twierdzę, że ten zabetonowany partiokratyzm, on jest widoczny najbardziej w mniejszych ośrodkach. W Warszawie to jest centrum polityczne i centrum załatwiania interesów po prostu. I to wszystko. I Kukiz się w to wpisał. I został zgnieciony i zostanie zgnieciony, ponieważ o ile wiem, to nie będę tylko powtarzał plotek, jeszcze dwóch znanych posłów ma odejść z tego klubu, nosi się z zamiarem odejścia z tego klubu. Niestety, jednego to się spodziewałem absolutnie, drugiego powiem szczerze, że nie. Nie spodziewałem się również konfliktów pomiędzy panem Kukizem a panem Lirojem. Konfliktów śmiesznych dosłownie, o głupoty. Zupełne drobnostki, które przypominały walkę o władzę, walkę o stołki. A to jest bez sensu. Ruch ludowy nie może walczyć o stołki. Ruch oddolny powinien być zawsze od samego początku skierowany na ludzi. I zajmować się właśnie ludźmi, którzy nie noszą garniturów na co dzień, a ciężko zasuwają. I ci ludzie jemu uwierzyli. I chyba większość tych ludzi czuje się w tej chwili zawiedzionych. A szkoda, naprawdę szkoda, bo ja życzyłem zawsze, i to w liście też napisałem, że życzyłem rzeczywiście panu Kukizowi czegoś, zwycięstwa w tym wszystkim, nawet jeśli ja go nie popieram. I życzyłem panu Kukizowi, żeby przetrwał. Nie wiem, czy przetrwa. Dojdę, proszę państwa, tutaj troszeczkę, bo część ludzi mi tu stawia pytania. Pytania, prawda? No właśnie, wspomnę tutaj jednej rzeczy. Już przepraszam państwa, ale muszę się troszeczkę tu przelogować. Niestety, o, albo na szczęście. Jest manipulowany, czy sam manipuluje? Pani Monika Stanisław Brezden. Więc powiem po prostu, że wiecie państwo, przypuszczam, że jest. Przypuszczam, że jest, bo jest bardzo często jest tak, że ludzie manipulowani, wydaje mi się, że oni sami manipulują. Manipulatorzy są raczej cisi, raczej umiejętnie to robią. Chyba jest, chyba po prostu jest, a manipulowany jest również dlatego, że stoi w rozkroku. To, co powiedziałem, jest różnica między przywódcą partyjnym a trybunem ludu i trzeba określić się, czym się jest. Nie można być przywódcą partyjnym i trybunem ludu jednocześnie, w jednym czasie. W jednym czasie. Być może, no oczywiście są przypadki, że z trybuna ludowego stanie się przywódca partyjny i to jest prawda. Natomiast jeżeli ktoś jest w jednym czasie, to przypomina mi się te słynne zdanie z Misia. Nie mieszajmy dwóch systemów walutowych. No nie bądźmy idiotami, prawda? Na tym polega dowcip. Na tym polega dowcip, prawda?
Tu staram się znaleźć, ale nie widzę żadnych pytań. Nikt mi pytań nie daje, to nie. Nawet posła pan nie chce. A kto powiedział, nawet posła Kornela Morawieckiego pan nie chce? A kto powiedział, że nawet nie chce posła Kornela Morawieckiego? Kto, pani Natalia Stankiewicz? Gdzie ja tak powiedziałem? A popieram, powiedziałem, że ja popieram WiS. Bardziej WiS w tym momencie od PiSu, no ale to różnica jest, różnica polega na zupełnie czym innym. Nie o tym mówię. Nie o tym mówię. Uważam, że posłowie z Kukiz 15, którzy odeszli, nie mogą się zasłonić tym, że poszli do PiSu, poszli do WiS-u, czy poszli do PO. No PO akurat nikt nie poszedł chyba, prawda? Czy poszli tu i tu. Nie, bo to wygląda po prostu jak szukanie miejsca dla siebie, by przetrwać. By przetrwać, bo najważniejsze nie jest przetrwanie w tym momencie ruchu, które się ugrupowanie Kukiz 15 samo siebie nazywa, ale najważniejsze jest przetrwanie własnego ja. To jest to, co ja mówię, brawo ja, reszty nie ma. To jest to ego, a szczególnie u niektórych narodowców widać to ego, proszę Państwa. I tak a propos narodowców, polecam, to jest autoreklama, moją wczorajszą i dzisiejszą rozmowę z przedstawicielami różnych ugrupowań ruchu narodowego, która jest zupełnie inna niż dotąd je przeprowadzono. O, ktoś się strasznie tu na mnie złości. Przeprowadziłem nie tak dawniej, inaczej zupełnie pokazuje, że to są jednak ludzie myślący i ludzie, którzy mają przyszłość. Nic dziwnego, dlatego że oni są młodzi, na nich, ja już to kiedyś powiedziałem, na nich nic nie ma w IPN-ie. Bo oni w tych czasach, których dotyczy IPN, to albo ich jeszcze na świecie nie było, albo zmieniano im pierwsze pieluszki. No tak jest. I ich się właśnie dlatego wszyscy boją. Polecam, bo to jest naprawdę dość ciekawe. Proszę Państwa, nie złoście się tu strasznie na mnie, że to mówię. Ja mówię po prostu prawdę i staram się mówić Państwu prawdę. Z innych tematów, już tak na zakończenie, pan Patryk Pujawa przysłał mi, że MON udostępnił raport dotyczący zakłamań zawartych w książce Piątka ad AM. I warto ten raport przeczytać. On jest na stronach internetowych. Można przez Facebooka na niego dojść. U profesora Sławomira Zenkiewicza jest do pobrania ten raport, ale to jest oczywiste, że od początku twierdziłem, że tą książkę można napisać byłoby na zamówienie praktycznie o każdym, dlatego że to nie jest książka, która coś udowadnia, tylko to jest książka, która ma tezy i dobiera sobie wszystko, co chce do tych tez, nawet łącznie nawet sprawy z Księżyca. To wszystko tak ładnie ustawia. Jest to jedna wielka manipulacja i niestety ta manipulacja uzyskała, wydano na to dużo pieniędzy, bo patrząc na tym, jak ta książka się rozprzestrzenia i że ona jest w każdej księgarni, ktoś wydał mocno na promocję, a ja coś wiem, bo przecież ja jestem w małym wydawnictwie, a prestiżowym, bądź małym edycji spotkania, ile chcą księgarze za wystawienie książki na oknie, na półkach, czy w ogóle wystawienie jej na widoku, ile chcą księgarze, ile chcą empiki, wydawnictwo za wszystko płaci, ile kosztuje reklama w metrze i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to za tym stały, chyba za tą książką stały duże pieniądze, ja wręcz powiedziałem, że proszę bardzo, gdybym miał ten stopień, no już nie powiem tutaj, nie chcę obrażać pań, czego stopień, to pewnie i też za odpowiednie pieniądze bym te książki napisał. I widzę, że coraz więcej ludzi jest na mnie wściekłych, więc chyba skończę już na dzisiaj. Także dziękuję Państwu bardzo. Nie wiem, czy jutro będzie KHT, bo to zależy od kilku rzeczy, a może rzeczywiście jeden dzień odpocznę. Chyba, że coś rzeczywiście się wielkiego zdarzy, to może zrobię wcześniej, o czym powiadomię. Więc dziękuję Państwu. No i nie złościć na mnie tak bardzo, bo mi tu lecą jakieś wściekłe miny na tym. Widzę, że wszyscy z ruchu Kukiza posłowie wsiedli i chyba muszę policzyć, ile tego jest. Ilu jest posłów w ogóle? Aha, 460 i 100 senatorów, no ale tylu Kukiz nie ma, więc nie powinno być aż tyle. Dziękuję Państwu bardzo. Dobranoc.